Król Karol, królowej Karolinie kupił. Chciałabym wiedzieć, co kupił i za ile, ile. Dobrze, że jesteś i że rozmawiamy nawet przy stole z wyłamywanymi nogami i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji. Dzień dobry, tu Martyna Bójko z sieci obywatelskiej Watchdog Polska. Spotykamy się w kolejnym odcinku naszego podcastu Zajawka. Dziś rozmawiam z Martyną Regent, członkinią sieci obywatelskiej Watchdog Polska, gdynianką, aktywistką miejską. Dzień dobry. A tematem naszej rozmowy w związku z tym, że wybory zbliżają się naprawdę wielkimi krokami, wybory samorządowe, będzie kampania wyborcza i chciałabym poruszyć z tą Marcem do dzisiaj dwa, dwa zagadnienia. Pierwszy temat to przepis na jawny komitet wyborczy, na jawne działanie komitetu wyborczego, jak wygląda. Wiem, że, że przyglądasz się od, od początku tej kampanii. Myślę, że nie tylko w czasie tej kampanii przyglądasz się temu, jak kandydaci walczą o, o miejsca tutaj w, w Radzie Miasta i nie tylko. Na terenie Twojego miasta. Więc jakbyś mogła powiedzieć, jakie masz spostrzeżenia i jak Twoim zdaniem taki komitet powinien działać, żeby rzeczywiście można było powiedzieć, że jest to jawny komitet? A może drugiego tematu nie będę zdradzała, to on się potem pojawi. Ja przyglądam się kampanii wyborczej, wyborów samorządowych, które odbędą się 7 kwietnia, pierwsza tura, liczymy w Gdyni na drugą, ale. Przyglądam się nie tylko tej jawności działań kampanijnych, bo przyglądam się jawności działań naszych lokalnych polityków już od dawna, przez całą kadencję. W poprzednich wyborach również przyglądałam się trochę mniej uważnie, ale też przyglądałam się temu, w jaki sposób te komitety działały. Teraz ta, ta jawność działań komitetów wydaje mi się konsekwencją, Dokładną tych działań, które były podejmowane przez osoby tworzące te komitety przez ostatnie lata. I widać, że nabieranie pewnych nawyków, które są wynikiem tego, że nie pilnujemy dobrze tej władzy, potem odbijają się nam czkawką w tym, że widzimy, że nie wszystko działa tak, jak powinno działać w tej kampanii. No to wiemy, że nie wszystko działa, a gdyby miało działać, to jak, jak to powinno wyglądać? Właśnie taki komitet, który się no nie wiem, zakłada na początku na początku kampanii wyborczej i jego celem jest posadzenie kandydata na fotelu prezydenta, wprowadzenie radnych do rady gminy, do rady miasta no w waszym przypadku. I jakie są takie podstawowe zasady dotyczące jawności Komitetu Wyborczego? I, i chciałabym, żebyś powiedziała zarówno o tych kwestiach, takich no, przepisów, po prostu, co powinien robić komitet, żeby działał zgodnie z prawem, ale też takich dobrych praktyk, które nie zawsze, bo, bo są, że tak powiem, praktyki, które może nie są łamaniem prawa, ale są po prostu no, złymi standardami, od których powinniś podchodzić. Zgodne z prawem i też zgodne z dobrymi praktykami jest po prostu ujawnienie wszelkich informacji wyborcom, kto komu i za ile. To znaczy, kto wspiera komitet, nie tylko finansowo, w jakiej wysokości to jest kwota lub jakiej wysokości, ile warte jest świadczenie. Na rzecz komitetu, również wolontariat, w postaci na przykład roznoszenia ulotek przez znajomych, nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, że pewne formy pomocy powinny być dokładnie odzwierciedlone w sprawozdaniu finansowym, które jest składane w komisji wyborczej i powinniśmy mieć do tego dostęp. Nie tylko po wyborach, kiedy te sprawozdania są składane, ale również. W trakcie kampanii wyborczej, kiedy zgodnie z kodeksem wyborczym, część komitetów, te komitety lokalne w gminach powyżej 20 tysięcy mieszkańców, powinny publikować na stronie internetowej, oficjalnej stronie internetowej komitetu, która działa w trakcie kampanii wyborczej, wpłaty, listę wpłat od osób fizycznych, które wspierają ten komitet, ale te wpłaty. Też nie obejmują tych kwot bardzo niskich, drobniaków, chociaż one są potem ujawniane po wyborach, oczywiście, ponieważ wyciąg z konta bankowego jest informacją publiczną. Także dotyczy to tylko wpłat powyżej, minimalnej krajowej. Ale dobrą praktyką i, i też e, pokazaniem wyborcom, że jest to ważne, że chcemy pokazać e, jako kandydaci, że nie ma miejsca ukrycia, e, jest wykazanie kwot, e, które wpływają przez cały okres trwania kampanii, żebyśmy byli w stanie stwierdzić naocznie, Oglądając te materiały wyborcze, które pojawiają się i działania, które pojawiają się w przestrzeni publicznej w celu agitacji, żeby, żebyśmy mogli stwierdzić, czy to wszystko jest ze sobą zgodne. A wynika to z tego, że wybory, wybory mają być równe. Jeżeli mamy podjąć jakąś decyzję jako wyborca, i naprawdę ta decyzja jest po naszej stronie, a nie po stronie polityków, którzy decydują o tym, w jaki sposób mamy tę decyzję podjąć, no to w wybory, komitety mają dysponować taką pulą środko, środków, jaka jest dostępna dla nich z mocy prawa. Nie, nie mogą wykraczać poza tą kwotę swoim szaleństwem kampanijnym i agitacyjnym, co wielokrotnie. Jesteśmy w stanie zaobserwować, ale nie do końca jako wyborcy jesteśmy w stanie to uchwycić. To znaczy, nie mamy świadomości, jakie przepisy obowiązują, nie wiemy, co jest zgodne z prawem, nie wiemy, co jest złamaniem prawa, nie wiemy, czy gdzie to zgłosić i w jaki sposób tego dokonać. A mówiłaś o tym, że wpłaty, a czy wydatki też muszą być publikowane, czy dopiero w sprawozdaniu po, po kampanii? Dopiero w sprawozdaniu, niestety, możemy dowiedzieć się, na co konkretnie jaka kwota została wydana. Wtedy już jest po wyborach i to pewnie jest powodem tego, że komitety nie do końca mają motywację, ponieważ rzadko się zdarza, że takie sprawozdanie finansowe jest podważane. Oczywiście istnieje taka możliwość, że tak się stanie, ale warunkiem tego jest to, że wyborcy zaobserwują takie zgłoszenia. Wyborcy albo konkurencja polityczna dokonają takiego zgłoszenia, a potem komisarz wyborczy uwzględni to zgłoszenie i uzna, że jest to naruszenie, które może pociągnąć za sobą taki skutek. Ale na przykład, jeżeli widzimy, no nie, wiem, obserwujemy kampanię wyborczą w jakiejś stosunkowo niewielkiej gminie, gdzie to wszystko się rozgrywa na małej przestrzeni i łatwo jest tam dostrzec, no na przykład bardzo dużą różnicę, taką dysproporcję między ilością materiałów, tych banerów wyborczych między jednym a drugim komitetem widać, że, że jeden komitet na przykład naprawdę mocno poszedł do przodu, jeśli chodzi o liczbę, o liczbę miejsc, gdzie, gdzie ci kandydaci są eksponowani, też no, jesteśmy w stanie jednak ocenić, że, że jakieś duże billboardy, no, to jest większy koszt niż mały plakat na płocie i w sytuacji, kiedy budzi to nasze wątpliwości, czy taki komitet rzeczywiście uczciwie stanął do wyboru w tym sensie, że wykorzystuje tylko tę kwotę, którą może wykorzystać, czy czy na przykład wydaje więcej, a możemy to sprawdzić dopiero po, tak jak mówisz, po kampanii, ze sprawozdania? Czy zasadne jest, żeby na przykład, jeżeli masz takie wątpliwości, żeby dokumentować te miejsca, gdzie to zostało, na przykład wyeksponowane te plakaty, żeby potem mieć argumenty, no bo wiadomo, po kampanii wszystko zostanie zwinięte i, i, i co udowodnimy? Czyli w takiej sytuacji warto jest po prostu dokumentować takie rzeczy, żeby potem to sprawdzić? Warto je oczywiście udokumentować, ale przede wszystkim warto je wyceniać. I informować o tym lokalną społeczność, jaka jest wysokość tych kwot, które komitety mają do dyspozycji. Możemy po prostu wykonać telefon. Do komisarza i zapytać, jeżeli nie potrafimy sami tego policzyć, bo to nie jest takie proste, jakby się mogło wydawać. Więc kiedy już poznamy te kwoty, to zachęcam do tego, żeby wykorzystać media społecznościowe czy media lokalne do tego, żeby opublikowały dokładnie te limity wydatków, które obowiązują w naszej gminie. A potem nawet tak sami dla siebie możemy spróbować sprawdzić, ile. Co kosztuje? Na przykład wykonując telefon do firmy, która świadczy jakąś usługę. My teraz, gdy nie mamy na przykład takie dmuchańce się pojawiły w przestrzeni publicznej, takie wielkie dmuchane płachty, które są umocowane tak trochę jak namiot na trawnikach i widać, że jest to droga sprawa, bo to cały czas musi być dopompowywane gdzieś tam podłączone, oparte pewnie wiąże się z ochroną tego, zwinięciem, montażem, więc no nie jest to tania sprawa. I kiedy widzimy taki, taki nośnik, który wydaje nam się naprawdę luksusowy, no to warto podejść zobaczyć jaka firma jest za to odpowiedzialna i zadzwonić i zapytać ich o ofertę, czy nawet wysłać maila, żeby mieć to na papierze. I taki mail już może, możemy sobie go gdzieś schować w jakimś folderku albo na przykład wysłać do, do komisarza, żeby sobie tam miał zanadrzu dla porównania stawek, ponieważ te, te kwoty usług świadczonych na rzecz komitetu bardzo często są zaniżone. Kiedy na przykład robimy sobie zdjęcie u fotografa w celu stworzenia materiałów wyborczych, ulotek i plakatów, i idziemy tam całą grupą komitetową, to możemy oczywiście liczyć na jakąś zniżkę, ale też nie możemy tutaj w sprawozdaniu finansowym ocierać się tutaj o śmieszność, wykazując kwotę zaniżoną na tyle, że nie starczyłoby nawet na obfotografowanie jednego kandydata. Także wykazując takie absurdy na bieżąco, myślę, że jest duża szansa, że wywołamy w tych osobach, które po takie środki sięgają, na tyle takiego efektu że mrożącego, że patrzymy im na ręce i widzimy, co robią, że może to, to ich trochę powstrzyma. Mamy jeszcze trochę czasu, więc kiedy widzimy, że. Dzieje się coś, co zdecydowanie narusza tą wysokość tych limitów, które obowiązują komitety. To myślę, że najbardziej wartościowe jest nagłaśnianie tego i wysyłanie od razu zgłoszeń, jeżeli mamy oczywiście takie, mamy na to czas i zasoby. A Czy w ogóle spotka się z taką sytuacją, żeby na przykład komitety wzajemnie sobie zarzucały tego typu praktyki w czasie kampanii wyborczej, czy jednak nie ryzykują, bojąc się jakichś działań odwetowych, to może złe słowo, ale że również im ktoś się zacznie przyglądać? Bo ja, no, przyglądając się różnym kampaniom wyborczym w różnych też mniejszych gminach, teraz właśnie w czasie tej kampanii samorządowej, zaobserwowałam, no, takie. Działania, powiedziałabym, znaczy nie wiem jak je nazwać, bo to nie są działania watchdogowe, no skoro, skoro realizuje na przykład je pełnomocnik wyborczy, który ujawnia pewne fakty na, właśnie w, w jakimś tam w mediach społecznościowych, na przykład lokalnych, no to trudno tutaj, e, a czy trzeba jednak być bardzo wyczulonym na tego typu e, uprzejme doniesienia, e, wiedząc, że, że ta osoba jest związana z innym komitetem wyborczym? E, I czy ty z czymś takim się spotkałaś i. E, i co byś też radziła mieszkańcom w takiej sytuacji, kiedy widać tę walkę między komitetami i niektórzy właśnie no, nie chcę pod płaszczykiem, no łożdogowania, no bo często te informacje są jakoś tam wiarygodne, ale z drugiej strony, w sytuacji, kiedy wyciąga się je w kampanii wyborczej, właśnie chcąc jakby zdyskredytować przeciwnika, no to tutaj jednak jakaś tam czerwona lampka się powinna włączać, prawda? Tak, no mi się to zdarza bardzo często, że dostaję informacje też, ponieważ dużo, długo już działam w Gdyni i yy... W tych wyborach znam osobiście dużą ilość kandydatów, ze wszystkich właściwie komitetów, które startują w tych wyborach. Często jest tak, że kiedy opublikuję jakieś informacje o jakimś naruszeniu, nawet na Facebooku, to zgłaszają się do mnie osoby z tego ugrupowania i mówią: Ale dlaczego ty się naszczepiasz? Zobacz, jak tamten sobie powiesił. No i wtedy, skąd on ma tyle pieniędzy na to? No to. No to mówię, no to zobacz, wejdę, wejdę tutaj na stronę, zaraz, zaraz mu wyślę. Patrzę, nie ma, nie ma strony internetowej komitetu, więc pytam tego kandydata, Ej, gdzie, gdzie wy macie tą swoją stronę, bo nie mogę znaleźć waszego sprawozdania i tak. I tak właśnie ta, ten efekt kuli śniegowej potem pociąga za sobą kolejne konsekwencje, które kończą się zgłoszeniami. I myślę, że teraz już się akurat w Gdyni wszyscy nauczyli, że nie ma zmiłuj i litości nie będę miała dla nikogo. Więc zwykle zgłaszają się do mnie w związku z tym osoby, które dysponują na przykład mniejszymi zasobami finansowymi. To znaczy, są, są to osoby, startują osoby, które mają już doświadczenie w prowadzeniu kampanii. I, i dopuszczają się różnych właśnie takich luksusowe nośniki stosują i różne akcje, które nie do końca mieszczą się w, w tym zakresie dozwolonych działań przez kodeks wyborczy. I te doniesienia dotyczą zwykle działań tych osób, które właśnie naruszają, naruszają to nie tyle ze względu na to, że są konkurencją polityczną, tylko ze względu na to, że po prostu jest to osłupienie osoby, która dopiero weszła co w politykę i spotyka się z tymi praktykami i nie wierzy, że to, że to można tak robić i w ogóle nie, nie mieć żadnych skrupułów. I chyba daliśmy na to przyzwolenie przez te lata, bo skupialiśmy się na tym dotychczas w naszych praktykach demokratycznych, że idziemy raz na 5 lat, czy raz na cztery wcześniej do urny wyborczej i wrzucamy głos, a potem niech się dzieje, co chce, w końcu to nasz wybór i trzeba go zaakceptować. I przez to, że nie pilnowaliśmy tej władzy od pierwszego dnia po wyborach, czy ona naprawdę robi to, co powinna. To ona czuje się zupełnie bezkarna, i im dłużej ten kandydat sprawował wcześniej władzę, i im częściej był w takich sytuacjach, że prowadził te, tego typu działania, czy kampaniny, czy promocyjne. I widział, że to się nie spotyka z żadnym oporem społecznym, no to trudno od niego oczekiwać, że teraz nagle do, dozna olśnienia, ponieważ PKW opublikowało nowe wyjaśnienia dotyczące na przykład oddzielania funkcji publicznej od działań, jakie podejmują jako kandydaci. Bo takie wyjaśnienia zostały opublikowane ostatnio i one są wspaniałe, bo czasami wystarczy wyciąć fragment, dosłownie jedno zdanie i wkleić jako komentarz na Facebooku kandydatowi, który po prostu nie wiem, agituje na swojej oficjalnej stronie, wrzuca materiały wyborcze. To on jest zadziwiony, jak, jak to jest możliwe. Przecież to wszystko jest zgodne z prawem i nie ma żadnego orzecznictwa, które by wskazywało, że jest to złamanie prawa. Więc będziemy to robić dalej, ponieważ, no ponieważ co? Ponieważ jeszcze się nie, nie najedliśmy wstydu, że to po prostu we współczesnych czasach już nie uchodzi płazem. I to od nas zależy tylko i wyłącznie, czy my damy przyzwolenie na tego typu działania i czy te praktyki będą się rozrastać, pączkować i przenosić na kolejne pokolenia naszych radnych, którzy teraz są naszą nadzieją, że jednak wejdą tutaj do naszych samorządów i dokonają wymiotłą złe praktyki. Tak, no wiesz, ja jestem może idealistką, ale wydaje mi się, że no, znaczy ja wierzę, że, że jednak też takimi działaniami można po prostu pokazać osobom, które może, może, może jestem za bardzo naiwna, ale wydaje mi się, że niektórzy może po prostu nie, nie, nie rozumieją, że pewne rzeczy są, są właśnie nawet jeżeli nie są złamaniem prawa już, bo, bo ja miałam takie sytuacje, kiedy, kiedy za publiczne pieniądze drukuje się po prostu łódki wyborcze, no to zakładam, że to już jest jawne złamanie prawa, ale można robić wiele innych rzeczy, żeby promować swoje działania, Jednocześnie nie łamiąc prawa tak na otwarcie, że, że zapewne jest grupa osób, które, które może po prostu o tym nie wiedzą, no może ja jestem właśnie naiwna, właśnie samorządowców, którzy po prostu nie wiedzą, że, że to już jest jednak przekroczenie pewnej pewnej linii, ale ty zapewne jako osoba bardziej doświadczona patrzysz na to trochę inaczej. I właśnie w zasadzie nie. nie. Taka naiwność, taka naiwność moim zdaniem jest wspaniała i jest wielką nadzieją na to, że dokonamy jakiejś zmiany w tych samorządach. Wczoraj w dniu odbyła się pierwsza debata wyborcza dotycząca właśnie takich kwestii bardziej ogólnych, i wyszedł chłopiec, który zadał wprost pytanie do urzędującego prezydenta. Które było po prostu wyrazem tego, takiej dziecięcej wiary w to, że serce każdego człowieka jest w środku dobre i po prostu trzeba się odwołać do tej dobroci i zapytać wprost o to, czy, czy to jest ok, nie powołując się tutaj na orzecznictwo sądowe i, i to, czy dawaliśmy na to przyzwolenie przez ostatnie 26 lat jako wyborcy. Więc dla mnie zadanie takiego pytania prosto z serca, o takie podstawy etyczne i moralne, i słuszność, i dobro i zło, pokazanie temu kandydatowi, że po prostu on jest teraz w tej sytuacji, jako człowiek, który jest kandydatem, ma przed sobą określone zadania dla tych młodych pokoleń, które wierzą w to, że polityk. Naprawdę występuje w ich imieniu po to, żeby zmieniać ich świat na lepsze, to my wszyscy powinniśmy w sobie uruchomić taki, taki przycisk właśnie wewnętrznego dziecka z wiarą w dobro i zadawać te pytania właśnie w taki sposób, czy w trybie dostępu do informacji publicznej, <laughs> oczywiście pytając o konkret, ale no są pewne. Działania podejmowane teraz przez komitety, które po prostu aż się proszą o to, żeby zapytać popatrzeć w oczy temu kandydatowi i zapytać go, czy pan naprawdę uważa, że tak powinno się robić, czy panu jest nie wstyd. I być może wtedy się tak jak prezydent Hanna Zdanowska, pamiętają trochę i przestaną dokonywać tych naruszeń, zanim pójdziemy na policję, czy zgłosimy to do komisarza, czy będziemy grzebać ich w sprawozdaniach, żeby ponieśli konsekwencje karne. W zasadzie teraz możemy płynnie przejść do tego drugiego tematu, który tak zapowiadała mnie, nie zdradzając o co konkretnie mi chodzi, a chodzi mi właśnie o. o... Nadużywanie czy w ogóle wykorzystywanie tych zasobów publicznych w kampanii wyborczej, co jest dużym, na pewno ogromną pokusą obecnie sprawujących władzę. E, I wiem, że ty bardzo wnikliwie przyglądasz się temu, co się dzieje w Gdyni, e, jeśli o, chodzi o właśnie wykorzystanie tych zasobów, jakbyś mogła powiedzieć o, o takich Twoich spostrzeżeniach dotyczących Twojego miasta i tej kampanii. Tak, moje spostrzeżenia były dla mnie olśnieniem, ponieważ w poprzednich wyborach nie byłam zupełnie świadoma, na jaką skalę się to dzieje, bo nie widziałam wcześniej sprawozdania finansowego komitetu i teraz, kiedy w lutym pojechałam zobaczyć po raz pierwszy te sprawozdania z poprzednich wyborów i zobaczyłam, co się w nich zawiera, jakie są wymagania, i, i, i zobaczyłam, że one naprawdę są urzędująca nasza władza. Naprawdę wzorowo się wywiązuje z tego obowiązku wykazywania wszystkich wydatków, wolontariatu i po prostu cudowne opisywanie faktur z, z największymi szczegółami. Tego byśmy sobie życzyli, ale to, w jaki sposób to odbiega potem od ilości przekazów, które nas atakują z każdej strony i twarzy tych kandydatów, ich nazwisk, które po prostu. Odbieramy wszyscy samym sobą jako działanie agitacyjne, ale formalnie one są na przykład sprawozdaniem z działalności, konsultacjami społecznymi, jakąś akcją, festynem, imprezą miejską, które oczywiście nagle cudownie z wielką intensywnością wydarzają się tuż przed wyborami. Większość mieszkańców zdecydowana na pewno nie odróżnia w ogóle tego i nie wie, że to powinno być... Odpowiednio opisane i odpowiednio rozliczone. Nie zadaję sobie, sobie tego pytania nawet, dlaczego tak ma być i że to jest podstawowe naruszenie kwestii równości tych wyborów i równości szans komitetów. To, że urządzająca władza ma raz dostęp do know-how, to oczywiście może być wykorzystane. Merytorycznie, kiedy mogą się wykazać w debacie wyborczej i pokazać swoje doświadczenie i wiedzę, to że oni mają jakieś dokonania i jakieś inwestycje zrealizowali, to oczywiście mogą się tym chwalić, ale na ulotce wyborczej w ramach komitetu, bo no, Obiecali coś, muszą się z tego rozliczyć, więc kwestia przedstawienia sprawozdania ze swojej działalności jest niezwykle ważna, ale w momencie, kiedy jest ten fakt wykorzystywany przez urządującą władzę do tego, żeby na przykład naginać prawo maksymalnie, czy wręcz je łamać, to znaczy używając terenu administracji publicznej do tego, żeby produkować materiały wyborcze, czy wykorzystywać pracowników, Urzędu do tego, żeby produkować się materiały wyborcze. To, to już powinno na pewno wzbudzić naszą nieufność, i powinniśmy chyba wszyscy zacząć badać ten temat, ponieważ można to robić naprawdę łatwo i nie odchodząc od komputera czy od telefonu. Są takie miejsca, w których ta agitacja jest absolutnie niedozwolona. Są to na przykład szkoły. Gdzie agitowanie wobec dzieci, czy pod pozorem urządzania zawodów sportowych, a potem rozdawania im smyczy z nazwiskiem kandydata, no to jest nie tylko wysoce nieetyczne, to jest złamanie prawa. Kiedy na przykład wrzucamy do skrzynek na listy życzenia świąteczne, z okazji świąt, nie robiliśmy tego przez kilka lat, ale teraz w roku wyborczym akurat stwierdziliśmy, że jest to wyjątkowo miłe i budzi ciepłe uczucia mieszkańców, no to oczywiście możemy to zrobić. Możemy zastanawiać się, dlaczego wcześniej nikt nam nie życzył tych świąt wesołych tak bardzo, ale nie jest to naruszenie. Natomiast, kiedy wykorzystujemy na przykład czy fotografie, czy materiały, które stworzył urzędnik do tego, żeby właśnie sfinansować Materiały wyborcze, kiedy mieszamy tą funkcję bycia kandydatem z funkcją publiczną, czyli na przykład wrzucamy sobie na stronę komitetu filmiki z wykonywania działań, które wykonujemy jako władza publiczna w ramach realizacji zadań własnych gminy, no to tego już nie wolno nam robić. Także zwracajmy na, na takie rzeczy uwagę i z, zgłaszajmy to, jeżeli nie odpowiednim służbom, Nagłaśniajmy te kwestie w mediach społecznościowych czy w mediach lokalnych, bo od tego te media lokalne właśnie mają być. Jeżeli w ogóle są, bo to jest jakby już oddzielny temat. Ja mam wrażenie, że już mieszkańcy często są dużo bardziej świadomi, może tak no nie wszyscy o mas, ale, ale zasadniczo jest coraz więcej osób, które jednak wyczuwają, kiedy, kiedy jest to. Przed wyborami, kiedy ta aktywność jakoś jest bardziej wzmożona wójta burmistrza czy prezydenta, i sama wielokrotnie jakby czytałam tak tego typu, nie wiem, wpisy na różnych forach lokalnych, że, że, że nagle się prezydent czy, czy, czy wójt tu bo się zbliżają wybory. Więc mam wrażenie, że ta świadomość się zwiększa i to, co ty powiedziałaś, i jakby co chciałam podkreślić, też może, żeby umieć odróżnić tego typu działania właśnie takie promocyjne w związku z kampanią, a po prostu takie typowe działania wójta, burmistrza czy prezydenta, to chyba warto sobie właśnie zadać pytanie, jak było wcześniej, w czasie tych pięciu lat? Czy ten burmistrz czy prezydent pojawiał się na jakichś imprezach? Czy akurat o tej, o tej porze roku jakaś impreza się wydarzała? Czy akurat teraz ją zorganizowano? Bo. Zakładam, że może tak być, że w kwietniu, akurat co, co, co roku w kwietniu coś się w nie dzieje. Jeżeli to się działo w poprzednim roku, dwa lata wcześniej, to nie miałabym o to pretensji i, i nie uważam, że należałoby odwołać spotkanie tylko z tego powodu, jeżeli ktoś jeszcze, mieszkańcy w jakiś sposób z niego korzystają. Ale jeżeli coś się pojawia właśnie w tym czasie około wyborczym, to chyba powinno wzbudzić naszą czujność. I czy jakieś konkretne przykłady gdyńskie przychodzą Ci do głowy? No, powinno wzbudzić naszą czujność, a niestety budzi śmiech. Zwykle się widząc to. Ja, ja sama sobie już nieraz się zaśmiałam w tej kampanii, kiedy jadąc autobusem, widziałam na przykład nad Muchalem balony przed Urzędem Miasta w parku pod hasłem jakimś z Miłości do Kości. Nagle tutaj profilaktyka osteoporozy jest przyczynką urządzenia wielkiego festynu z balonami i udziałem Dużej Rzeszy. Potencjalnych wyborców, którzy są ściągani na tą imprezę i fotografuje się z nimi władza, która do tej pory siedziała i w ogóle nie była zainteresowana tego typu spotkaniami i wysłuchiwaniem problemów na temat różnych niedostatków naszej służby zdrowia lokalnej. Więc to powinno wzbudzać naszą nie tyle nawet ostrożność taką w podejściu do tego tylko zmotywować nas do sprawdzenia na przykład w rejestrze umów w jaki sposób te wydatki na promocję się rozkładały w poprzednich latach każda gmina dysponuje biuletynem informacji publicznej tam mamy dostęp do rejestru umów Czasem łatwiej, czasem trudniej się w tym zorientować i to wyszukać, ale możemy sobie sprawdzić aktualny miesiąc trwający czy sezon wiosenny i zobaczyć, ile gmina i na co wydała w zeszłym roku, w poprzednim, jeszcze w poprzednim, jakiego typu zadania tam kulturalne realizowała, jakiego typu właśnie. Imprezy skierowane do seniorów i spróbujmy sobie połączyć kropki, szukając właśnie tych grup, do których i powodów, dla których do konkretnych grup chce władza dotrzeć i z jakim komunikatem do nich próbuje uderzyć i dlaczego, bo często właśnie jak znajdziemy te połączenia, to jesteśmy w stanie naprawdę. Bardzo dobrze rozeznać się w sytuacji przedwyborczej, co pomoże nam podjąć decyzję przy urnie. I to jest elementem tego świadomego wyboru, nawet jeżeli nie wiąże się to z nagłaśnianiem, tak jak tutaj osoby, które biorą udział w monitoringu zasobów publicznych, który prowadzimy jako fundacją Odpowiedzialna Polityka. To są osoby z całej Polski, które przyglądają się wykorzystywaniu tych zasobów publicznych w kampanii wyborczej. Możemy po prostu skupić się na tym, że sami dla siebie, czy przy rodzinnym śniadaniu porozmawiamy o tym, dlaczego, kto i jak komu tutaj robi teraz przyjemność festynami i imprezami miejskimi, czy różnymi innymi zjawiskami, których wcześniej nie miały miejsca. I spróbować przełożyć to na jakieś intencje konkretne, które. Pomogą nam zdecydować, który kandydat wydaje nam się najbardziej uczciwy w swoich komunikatach. Rzeczywiście, bo powiedziałaś o, o tym, że czasem to budzi po prostu takie, taki uśmiech politowania u nas, i to chyba jest. No Najgorsze, co możemy zrobić w takiej sytuacji, bo, bo często już przyzwyczai przyzwyczailiśmy się też, patrząc na tą politykę na poziomie centralnym, że politycy po prostu tak mają, że, że często używają nieczystych sposobów do tego, żeby te władzę zdobyć. I kiedy patrzymy na takie przykłady lokalne, to myślimy sobie, ach, ci politycy, oni tak zawsze robią. No ale dopóki będziemy tylko w ten sposób reagować, no to w zasadzie nic się nie zmieni. Owszem, to może wpłynąć, jeżeli jesteśmy trochę właśnie bardziej świadomi na nasze wybory polityczne. Ale nie, nie wierzę w to, że fakt, że część osób się zreflektuje, że coś tutaj nie gra, może jakoś znacząco wpłynąć na wynik wyborczy, jeśli takich rzeczy jednak nie będziemy raz nagłaśniać. To, co powiedziałaś, że można jakoś piętnować takie zachowania, które nie są jeszcze złamaniem prawa, ale są już złą praktyką, ale też jednak na poziomie takich właśnie wykorzystywania tych zasobów publicznych, jednak można też do, jakby doszukiwać się jakichś nadużyć, takich na. Na zasadzie po prostu złamania prawa, i wtedy można to zgłaszać. Gdzie można zgłaszać, w jaki sposób? Można zgłaszać na policję, kiedy na przykład widzimy, że materiał jest typowo agitacyjny, nie jest odpowiednio oznaczony, albo mamy podejrzenie, że sfinansowała to gmina ze środków publicznych i możemy to znaleźć, nawet w rejestrze umów, czy zapytać wnioskiem o dostęp do informacji publicznej. Możemy też w prosty sposób zadać pytanie o oficjalne, oficjalne kanały w mediach społecznościowych naszej gminy i dostaniemy odpowiedź w ciągu 14 dni, że tutaj ta strona na Facebooku i ta strona na Facebooku, ta na Twitterze i ta strona wiceprezydenta, a tego nie, to są oficjalne kanały. No i to są tereny administracji publicznej, więc tam nie możemy agitować. Możemy sobie przeskrolować tę stronę, zobaczyć, czy tam nie ma materiałów typowo wyborczych. Jeżeli są, to po prostu możemy kliknąć przycisk zgłoś. To znaczy jeżeli widzimy, że wyświetla się na przykład reklama, która jest nieodpowiednio sfinansowana, bo też widzimy źródło finansowania reklam w bibliotece reklam Facebooka, o tym też mamy kilka tekstów na stronie Watchdoga, można przeczytać instrukcję jak to robić. Możemy po prostu zgłosić to Facebookowi czy, czy jakimś innym. Serwisom społecznościowym, które też chcą kontrolować treści, które się tam znajdują, żeby nie były one związane z łamaniem prawa. Tam podajemy odpowiedni przepis prawny, klikamy zgłoszenia. Oczywiście nie wszystkie zostaną uwzględnione, ale część tak i to już będzie nasz wkład w równość wyborów. A czy jeszcze jakieś gdyńskie przykłady takiego? wykorzystywania tych zasobów publicznych. Przychodzą ci do głowy takie, no tak, dla inspiracji, żebyśmy mogli się przyglądać u siebie. Przykładem, który jest dla mnie najbardziej bolesny, jest nasza gazetka samorządowa, gazetka władzy, która wychodzi w olbrzymim nakładzie i kosztuje nas miliony. Jest produkowana przez Wydział Komunikacji Społecznej. Urzędu Miejskiego w Gdyni. Tam są tworzone treści. To są treści, które dotyczą wizji na Gdynie tylko jednego ugrupowania rządzącego, więc wchodzą w rolę mediów lokalnych, będąc ich absolutnym przeciwieństwem. I jest to gazeta dystrybuowana we wszystkich dzielnicach Gdyni w dużym nakładzie. W wielu punktach za darmo i niestety trafia z tym przekazem jednostronnym do wielu gdynian, którzy przed wyborami nie będą mieli tej szansy, żeby krytycznie spojrzeć na działania tej władzy. I to jest taki typowy przykład wykorzystywania tych zasobów publicznych. Nie tylko naszych pieniędzy z naszych podatków, bo my płacimy za tę gazetę i jej propagandowe przekazy, ale również. Zasobem tym jest władza, czyli te osoby, które pełnią funkcje publiczne i pokazują się na okładkach w pełni swojej wspaniałości, to nie podlegają tutaj żadnej krytycznej ocenie, a taka jest rola mediów, żeby krytycznie patrzeć na to, zdecydowanie być oddzielnie, istnieć poza tą władzą lokalną. I no, może budzić nasze zdziwienie tylko, że w tej lokalnej skali jesteśmy w stanie dać przyzwolenie na, na takie zjawiska w ogóle bez żadnej refleksji, a kiedy w ogólnopolskich mediach pojawiają się tego typu właśnie naruszenia, to wychodzimy na ulicę. Mam może nadzieję, tutaj, że to, że to nabierzemy tej świadomości po tych wyborach samorządowych, bo widzę, że jest tutaj już kilka jaskółek zwiastujących zmiany, więc będziemy odchodzić od tego w przyszłości. Czy może tutaj działa taki mechanizm, że jednak w tych wyborach samorządowych to są osoby bliżej nas, które często znamy osobiście, albo no nawet jeżeli nie znam osobiście, to jakoś te relacje są. Bliższe, no nie wiem, z prezydentem miasta niż z prezydentem państwa, i może wtedy się, nie wiem, tak sobie myślę, włącza jakiś taki mechanizm lojalnościowy, że, że to jest w końcu prezydent mojego miasta, coś tam jednak dobrego zrobił przez te dwadzieścia parę lat, tak? Że, że może jednak należy mu się ten kredyt zaufania, no bo to jest ta moja mała ojczyzna, ale myślę, że to jest takie trochę, znaczy takie myślenie może być pewnego rodzaju pułapką, no bo. No nie, chcę, nie chcę porównywać tego do, do, nie wiem, jakiejś dysfunkcyjnej rodziny, która, no, ale jednak jest rodziną, więc. Ale może, może to porównanie jakoś tam na pewnych poziomach się sprawdza, rzeczywiście. No i co, co w takich sytuacjach pomaga, kiedy jesteśmy w, taki, w, w, w takiej rodzinie dysfunkcyjnej? No, osoba z zewnątrz, która potrafi nas trochę, czy jest to ekspert? Jeżeli nie mamy eksperta, to zaufajmy po prostu przyjaciółom, którzy są zdystansowani wobec tego i nie mają takich bliskich relacji i potrafią nam uczciwie powiedzieć, jak to wygląda, chociażby w czasie świątecznym, kiedy spotkamy się z rodziną z innych miast? To pokażmy sobie swoje gazetki, co zaszkodzi, <noise> i wymienimy się opiniami, jak my to widzimy. Może, może właśnie wyjściem z tego jest takie krzyżowe trochę odczekowanie: to znaczy, ja ci pokaż mi, co ty, Twój wujd wyprawia, ja ci powiem, czy, czy ja bym to zgłosiła, czy nie, bez żadnych sentymentów. Więc no, jest wiele. Jeżeli mamy rozmawiać, już i tak się będziemy kłócić o tą politykę przy stole <noise> wielkanocnym, wigilijnym i, i zawsze, więc. Może spróbujmy żeby zrobić to w taki sposób produktywny bardziej, żeby ocenić nawzajem swoje gminy i skalę ich naruszeń kampanijnych. Ja pamiętam, jest pamiętam, że ty, ty też skierowałeś taki apel do, do prezydenta Gdyni, żeby też jakby w związku z tym, że on właśnie, tak jak mówiłaś, dysponuje tymi mediami lokalnymi i, i może one mogą być taką jego obtubą Kampanijną, żeby w, w imię tak, równości wyborczej, żeby dopuścił też innych do głosu, ale rozumiem, że nic takiego się nie wydarzyło. I to był taki apel w, w formie wniosku KPA, w, który wynikał trochę właśnie z takiej dziecięcej wiary w to, że. Ruszy prezydenta sumienie i przestanie wydawać na czas kampanii tą gazetkę, albo przynajmniej udostępni ją komitetom innym, żeby też mogły zaprezentować tam swoje poglądy przed wyborami. No, jeszcze nie, nie przyszła odpowiedź oficjalna na ten wniosek, cały czas na nią czekam, ale no gazetka ukazuje się dalej i nic się nie zmieniło. Poza tym, że raz nie było na okładce prezydenta chyba w jednym z numerów, kiedy właśnie. Rozpoczęliśmy monitoring i w odpowiedzi na wniosek. Ostatni numer miał być dołączony do tej odpowiedzi na wniosek. Tak się to zbiegło w czasie, że akurat ten numer był nawet w miarę neutralny, ale niestety wszystko wróciło na dawne, dawne tory i im bardziej kampania nabiera rozpędu, tym te zjawiska bardziej stają się kuriozalne te przykłady, aż się boję, co to będzie w kolejnym tygodniu. No ale mamy na to oko nie tylko tutaj w Gdyni. Monitoring jest prowadzony teraz w wielu gminach i mam nadzieję, że wnioski z tego monitoringu przysłużą się w przyszłości jakimś konkretnym zmianom, dzięki którym unikniemy aż tak zjawiskowych pomysłów naszych samorządowców. W zasadzie wydaje mi się, że tym Twoim stwierdzeniem możemy. Powoli zmieszać do brzegów. Rzeczywiście mam takie wrażenie, że, że te wybory, tak z mojej perspektywy i tego, co ja obserwuję, że jednak są takie troszeczkę trochę inne. Nie wiem, może, może sprawiły te wybory, te parlamentarne, które całkiem niedawno się wydarzyły i były no i takim, takim dużym zrywem społecznym. Wiele osób się angażowało przed wyborami i, i, i rzeczywiście frekwencja wyborcza była bardzo duża. I że może trochę na fali tego, tych zmian też zaczynamy też oczekiwać jednak zmian innej trochę jakości na poziomie samorządu i że też jednak trochę zaczęło się mówić też o problemach samorządu, bo, bo samorząd yy, znaczy zwykło się mawiać, może przesadzam, że zwykło się mawiać, ale często się mówiło, że, że, ten, że samorząd się nam udał, że różnie bywa na poziomie centralnym, ale samorząd to jest spoko i on dźwiga cały ciężar. Odpowiedzialności za Polskę. Oczywiście w dużej mierze tak jest rzeczywiście, że, że samorząd ma dużo na głowie i jest to bardzo wymagająca, no bycie prezydentem, wójtem burmistrzem, jest to wymagająca funkcja, ale z drugiej strony też wydaje mi się, że tym bardziej powinna być sprawowana dobrze. I może poprosiła Cię na koniec o to, czego byś o jakieś życzenia wyborco, dla wyborców przed tymi wyborami samorządowymi, czego byś im życzyła. Życzyłabym tego im, żeby te osoby, które zostaną przez nich wybrane, to nie będą osoby, które im obiecają, że wszystko załatwią i wszystko zmienią i wszystko będzie wspaniałe, tylko to będą osoby, które będą od nich oczekiwać aktywności i będą chciały realnie włączać ich w swoje decyzje. Bo na tym ta demokracja polega, że my uczestniczymy w niej każdego dnia, czujemy się częścią i czujemy, że mamy wpływ na to i jesteśmy pytani o zdanie nie tylko przed wyborami, tylko przez cały, całą kadencję, poczynając od pierwszego dnia po wyborach. Także ufajmy tym politykom, którzy nie obiecują nam gruszek na wierzbie i nie chcą realizować swojej wizji w tej gminie. Tylko są otwarci na to, co my im mamy do powiedzenia. Więc stawiam na hasła: jawność i partycypacja. Tak, ja w zasadzie mogę się tylko e, przyłączyć do, do, e, do tych życzeń i mam nadzieję. A jeszcze, jeszcze jedno, czego bym życzyła chyba wszystkim, to, żebyśmy nie zaczęli monitorować tej władzy, która niebawem zostanie wybrana no, za te pięć lat czy przed wyborami kolejnymi, ale robili to jednak w miarę regularnie. W trakcie trwania kadencji pewne rzeczy sprawdzali, sygnalizowali, bo myślę, że wtedy efekt będzie dużo bardziej no, dla nas wszystkich korzystny. Dziękuję Ci bardzo, Martyno, za rozmowę. Rozmawiałam z Martyną Regent, członkinią sieci obywatelskiej Łucznik Polska, aktywistką gdyńską. Do usłyszenia. Do usłyszenia. To była Zajawka. Podcast sieci obywatelskiej Watchdog Polska co Król Karol królowej Karolinie kupił Chciałabym wiedzieć co kupił i za ile ile. Dobrze, że jesteś i, że rozmawiamy nawet przy stole z powyłamywanymi nogami i że rozumiesz, że nie odmówisz mi tej racji. Prawa do pytań, do informacji.